Były trener Polonii Warszawa i chyba po raz pierwszy o Polonii, bo często o Polonii rozmawialiśmy, będziemy rozmawiali w takich jaśniejszych barwach, w sensie takim, co prawda pan jest poza, jest w Pogoni Grodzisk Mazowiecki, ale na pewno pan obserwuje, co się dzieje. Tak, przez cały czas obserwuję. Można powiedzieć, że rzutem na taśmę mamy do czynienia z takim pozytywnym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że pozytywnym. Przyszedł nowy sponsor. Sponsor, który na dzień dzisiejszy w takim planie krótkoterminowym no, uratował ten projekt praktycznie przed upadkiem. W tej chwili myślę, że drugim takim celem sponsora jest zapewnienie stabilizacji, jak również utrzymania w trzeciej lidze. Trzeciej, czyli drugiej. Natomiast no mam nadzieję, że jest to sponsor, który patrzy na ten projekt długofalowo, patrzy na jego rozwój i niezależnie od tego, jaki będzie efekt rozgrywek, to po prostu pozostanie w klubie i będzie chciał tu inwestować w dłuższym przedziale czasu. Dorzućmy trochę dramatyzmu do tej sytuacji, ponieważ sponsor porozumiał się z władzami klubu i z poprzednimi właścicielami w piątek, dzień przed inauguracją wiosenną drugiej ligi piłkarskiej, w której to w sobotę Polonia zagrała i zremisowała z Ursusem na wyjeździe, niedalekim, ale jednak na wyjeździe. Dał pieniądze, które, te pierwsze pieniądze, które obiecał, podobno to było 500 000 zł, które poszło na takie najpilniejsze potrzeby, między innymi opłacenie zawodników. No i dzięki temu w ogóle Polonia, no może by i przystąpiła do rozgrywek, ale tak naprawdę nie wiadomo było, w którym momencie by musiała zakończyć grę. Na szczęście przystąpiła i wygląda na to, że przynajmniej tę rundę na pewno rozegra i jest czas. Kupiliśmy czas. Tak, to znaczy ja myślę, że ten moment to nie jest moment już kupowania czasu. Ja będąc w Polonii, myśmy ten czas kupowali przez 1,5 roku. Czyli żyliśmy w zadłużeniu, przez cały czas pracowaliśmy na to, żeby właśnie kupić sobie ten czas, że przyjdzie ktoś, że uratuje ten projekt. W tej chwili wydaje mi się, że ten sponsor gwarantuje stabilność temu projektowi. Natomiast przyszedł w ostatniej chwili formalnie tak. Natomiast ten pierwszy sygnał padł już mniej więcej 4 tygodnie temu. I to był sygnał, który moim zdaniem uratował sportowo ten projekt. Bowiem większość zawodników już była praktycznie poza klubem i z tego, co ja się orientuję, to był to sygnał, który spowodował, że jednak główna grupa zawodników, chodzi o ilościowo oczywiście, pozostała w klubie. No bo to jednak trzeba złożyć co najmniej 11. Dokładnie. Poza tym ten pierwszy moment, kiedy jak gdyby porozumiał się z głównymi akcjonariuszami, jeszcze nie było podpisanych tych ostatecznych dokumentów, spowodował również to, że przyszło kilku zawodników nowych, podpisało umowy. No i myślę, że z następnymi zawodnikami, którzy pokazali się praktycznie w ostatnim dniu okienka transferowego, to było wszystko przygotowane, tylko jak gdyby czekał ten klub na te ostateczne decyzje. One były już formalnością, niemniej uważam, że z punktu widzenia sponsora było to bardzo rozsądne działanie, bowiem no, przygotował sobie odpowiednie pole prawne do tego, żeby po prostu funkcjonować na swoich zasadach, prawda? Wejście sponsora w momencie, gdy będzie wkładał kapitał, a nie będzie miał pewnego pola manewru, czyli decyzyjności, no jest bezsensowne, prawda? Tak, a propos tej dokładności w tym, jak Grégoire tego traktował, to jedno ze stowarzyszeń Polonii zrzekło się akcji, ale zrzekło się na podstawie pisma przygotowanego przez prawników stowarzyszenia. Grégoire Nitto powiedział, nie, takiego nie chcę, chcę takie, które przygotowywali moi prawnicy. Znaczy ogólnie rzecz biorąc, no, mi się cała ta jak gdyby procedura bardzo podoba, dlatego, bo widać w niej pewną rzetelność, prawda? Czyli nie jest to robione na kolanie, nie jest to robione byle jak, gdzie za chwilkę może się okazać, że jednak są jakieś problemy prawne i jak gdyby sponsor może próbować się czy wycofać, czy mogą być jakieś problemy później organizacyjne. Przygotował sobie pole do manewru, w tej chwili on odpowiada za cały projekt, on ten projekt w dużej mierze będzie finansował, on sobie dobierze ludzi i ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie tego projektu. Ja uważam, że jest to po prostu czysta sytuacja, która daje mu carte blanche i od dnia, powiedzmy, dzisiejszego może już zarządzać klubem według swojego pomysłu. Ciekawą sytuacją jest to, że on jest właścicielem wielkiej firmy informatycznej, ale do Polonii wchodzi
jako sponsor i właściciel, jako osoba prywatna. Nie, że firma daje pieniądze, tylko on daje swoje prywatne pieniądze. Tak to przynajmniej wygląda według deklaracji, bo to, co jest pod spodem, to my tego nigdy nie prześledzimy do końca. Nie znamy i wydaje mi się, że nie poznamy tego, prawda? Natomiast pierwsze takie wrażenie jest bardzo pozytywne. Zresztą ja mam też jakieś sygnały takie od osób, które znają tą osobę. Również wiem, że to podejście jego do klubu to nie było podejście teraz w ostatniej chwili, tylko ten akces on zgłaszał już dużo wcześniej, ale warunki przejęcia były no, niekorzystne. Właśnie bo tam chodziło, były dużo właścicieli, dużo mierze, osób. Tak, chodziło o te zapisy formalne, które nie dawały mu, nawet w momencie przejęcia akcji, nie dawały mu pewnego prawa do dołożenia sobie tego w sposób taki organizacyjny, czyli zarządzania pełnego projektem, prawda? A wierzy pan w tego Gregora Anito, że to nie jest kolejne takie, jak wielu poprzednich inwestorów, tak naprawdę wejścia były po to do klubu, próby wejścia albo wejścia, żeby tam położyć łapę na tym terenie, ale tak naprawdę nikt za bardzo o klubie nie myślał, że... I w momencie, kiedy okazywało się, że z tym terenem to się nie da, to nagle sponsor tracił cały zapał. Nazwijmy to ten sposób. No myślę, że wszyscy wierzymy w to, że nareszcie przyszła osoba, która rzeczywiście chce tutaj zrobić sport w sensie piłki nożnej. Poza tym, tak jak powiedziałem, to pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, bo jest to osoba, która no chyba niekoniecznie potrzebuje tych terenów, bo ani nie jest z branży budowlanej i tak dalej, prawda? Działa w całkiem innej branży. Stworzyła duży biznes w Polsce, który się dobrze rozwija, więc jest osobą, która potrafi dobrze zarządzać. Robi wrażenie osoby dosyć skromnej, która też nie potrzebuje tego projektu po to, żeby się afiszować tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że z tego co wiem, to jest osoba, która naprawdę jest zakochana w piłce. Co prawda wychowana w innej kulturze troszkę, ale może i dobrze, bo to też często wnosi nowe, pozytywne wartości. I wydaje mi się, że to jest osoba, która chciałaby po prostu również coś udowodnić na tym polu, a to jest olbrzymia szansa, że stworzy naprawdę taki długofalowy i dobrze rozwijający się projekt. Czyli to jest taki człowiek, który może chce osiągnął jeden sukces i chciałby teraz sprawdzić się na innym polu. Oby się okazało, że to jest właśnie, że ma takie intencje i oby miał plan długofalowy, dobrał sobie odpowiednich ludzi, stworzył odpowiedni jak gdyby plan funkcjonowania czy tak dalej. I wydaje mi się w tym momencie, biorąc pod uwagę Polonię, markę, historię, ma olbrzymią szansę naprawdę odnieść tu sukces w sensie dźwignięcia drużyny Polonii i jak gdyby gdzieś awansu do co najmniej centralnych rozgrywek. Teraz bardzo trudne chwile przed Gregorem Anito, nie tylko dlatego, że jakby klub trzeba podnieść, trzeba dać pieniądze, umieć odpowiednio rozdysponować, a przecież wierzycieli, zaraz o tym porozmawiamy, bo łącznie z panem trenerem jest sporo i oni mogą wyczuć, poczuć krew i że można coś osiągnąć szybko, ale równie ważne są rozmowy z miastem. Podobno już w piątek miał się spotkać z wiceprezydentem miasta, a może nawet z prezydentem miasta, no bo wisi ten projekt rozbudowy stadionu, budowy hali i tak dalej, i tak dalej. Miasto miało dać duże pieniądze, wstrzymało to, dało czas, ultimatum do pierwszej komisji budżetowej Warszawy, która miała być, no na dniach jest w każdym razie. No i teraz najważniejsze pytanie, czy Gregor Anito jest w stanie przekonać władze Warszawy, że warto? Moim zdaniem, jeżeli przekona, że jest poważnym inwestorem, czyli że ma naprawdę plan na klub, plan wieloletni, to moim zdaniem władze Warszawy będą chciały realizować ten projekt związany z rozbudową obiektu. Tym bardziej to jest projekt, który nie tylko służy piłce nożnej. Hmm. Prawda? Bo tam jest również i ta część związana z koszykówką, w sensie hali, niekoniecznie też koszykówką tylko, ale ogólnie związana z rozwojem tych dyscyplin, które funkcjonują w hali, również ta część jeszcze pozostała, czyli to jest jak gdyby obiekt wielofunkcyjny. Natomiast ja uważam, że władze Warszawy dadzą się jak gdyby przekonać, żeby ten projekt realizować. Może nie akurat w tym czasie, jaki był proponowany, bo wiadomo, że ten budżet jest napięty a po tym czeka nas chyba troszkę też kryzys ekonomiczny w Polsce. Natomiast to jest chyba też element, który jest ważny dla sponsora, żeby wejść w projekt i żeby te dwa elementy się rozwijały równocześnie, czyli z jednej strony sportowo drużyna, żeby awansowała do wyższych klas rozgrywkowych. No i najpierw się utrzymała.
utrzymała i rozwijała, a z drugiej strony, że zapewnić jej lepsze warunki w sensie po prostu stadionu i w tym momencie pozyskiwać również nowych kibiców. Kolejny problem, który się nasuwa, to mówiłem o tym, że wierzyciele mogą poczuć krew, że tak powiem, miasto może najłatwiej się z nim dogadać, będzie trudno, ale najłatwiej. Natomiast no, jest dużo różnych firm, którym Polonia, mówiąc kolokwialnie, wisi pieniądze i osób. Czy pan będzie na przykład, widząc, że już są pieniądze w Polonii, będzie, ma pan no, dosyć duże zaległości ma klubu wobec pana. Czy pan myślał już o tym, że upominać się, pójść do sądu, coś takiego? To znaczy, ja powiem tak. Jestem pewien, że sponsor dokładnie wie, jakie są zaległości i jeżeli chodzi o tą kwestię, wszedł tu z pełną świadomością i jest przygotowany na to, żeby te sprawy wyczyścić. Jeżeli nie wyczyści tych spraw, to będzie to na nim ciążyło i to będzie od razu taki odium, które gdzieś przestanie, znaczy nie uwiarygodni go po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o moją osobę, ja raczej jestem osobą, która unika takich sytuacji jak sądy. Jestem w kontakcie tutaj z przedstawicielami akcjonariuszy i umówiliśmy się tak, że rozwiążamy te problemy w sposób dżentelmeński. Ja mogę poczekać. Cenię sobie bardzo zasady słowo i jestem w stanie poczekać na to, że tak powiem, pozytywne rozwiązanie i unikać właśnie rozstrzygnięć sądowych. Natomiast nie ukrywam, że moje odejście z Polonii było związane głównie z tym, że po prostu złamano pewne zasady, takie zaufania wobec mnie i to było główny powód, że uznałem, że nie jestem w stanie współpracować z osobami, które są po prostu niesłowne, nierzetelne. Nie wypłacano panu pieniędzy, które panu obiecano i to nie chodzi o wszystkie pieniądze, tylko nawet część. Zostawmy na razie to. A nie żałuje pan, że te kilku tygodni jednak pan nie poczekał na te nowe? Wiedział pan, że już się coś dzieje odchodząc? Znaczy, nie można tej kwestii tak rozpatrywać, bo jeżeli chodzi o mnie, jest to kwestia bardziej moralna. I nawet gdyby tutaj miał przyjść Roman Abramowicz, to również bym podjął taką decyzję. Mam pewne zasady w życiu, złamano pewne zasady takie zaufania wobec mnie. Podjąłem tę decyzję wcześniej, dużo przed zakończeniem rozgrywek, o czym wiedział zarząd. Również honorowo się zobowiązałem do dokończenia rozgrywek. Zarząd niestety no, nie wyprostował pewnych spraw i zakończyło się jak zakończyło. Natomiast no, nie można w życiu patrzeć tylko na pieniądze, na zyski. Ja uważam, że są sprawy ważniejsze. No ale projekt też jest piękny. 17,5 roku pan był w Polonii, 2,5 roku ostatnio był tym pierwszym trenerem. No i teraz jak się dzieje lepiej, to pana tam nie ma. Tak, patrząc z punktu widzenia sentymentu i jakiejś takiej chęci tworzenia czegoś, a nie ukrywam, że mam taki charakter, że mnie pasjonują właśnie takie projekty, gdzie coś ma się rozwijać, prawda, nawet czasami od zera, trochę żałuję. Patrząc na ten element, prawda? Natomiast no, życie jeszcze pokaże, co tu się wydarzy, ale tak jak powiedziałem, no, są takie chwile, kiedy człowiek nie może tak kalkulować, trzeba sobie powiedzieć jasno, albo się zachowuje godnie, albo po prostu patrzę tylko na kasę i nieważne, co się w życiu dzieje, prawda? Ja uważam, że te elementy, takie właśnie wartości są bardzo istotne i tak postąpiłem. Życie pokaże. Czy to znaczy, dobrze czytam między słowami, że jest taka możliwość, że pan wróci do Polonii? No wie pan, no życie różne niespodzianki, prawda, nam gotuje. Nie ma w tej chwili żadnych takich planów. Podjąłem pracę w innym miejscu i jestem z tej pracy na dzień dzisiejszy zadowolony. Mamy też jakąś tam misję do spełnienia, mamy jakieś plany. Natomiast no, tyle jest przewrotnych sytuacji, jak widać w naszym życiu, nie tylko sportowym, że wszystko się może wydarzyć. Czyli rozmów na razie nie ma, no ale jakby się pojawiła propozycja? Po sezonie, nie teraz, bo teraz to wiadomo, Grodzisk Mazowiecki i koniec. Niewątpliwie w przyszłości byłaby to sytuacja bardzo ciekawa, bo tak jak powiedziałem, no, rodzi się szansa na tworzenie pewnego nowego projektu, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, na dzień dzisiejszy projekt pod tytułem Polonia Warszawa Spółka Akcyjna jest to projekt bardzo mały, bardzo wąski, prawda? On jest ograniczony praktycznie do wąskiej grupy ludzi, do dwóch drużyn seniorskich, które też są na początku rozwoju i jakiegoś tam
mini akademii. To jest projekt, który jeżeli sponsor myśli poważnie o piłce, trzeba by dopiero zacząć rozwijać. I jeżeli byłaby taka wizja i ktoś by widział z czasem moją osobę, no niewątpliwie byłaby to bardzo kusząca perspektywa. No bo dodajmy, że te 500 000, które przyszło, te 4 000 000, które Grégoire Nieto obiecał im zainwestować, to jest tak naprawdę dopiero początek. Tak naprawdę to projekt, który ma się rozwijać, wymaga dużo większych pieniędzy. To są pieniądze, które gwarantują byt. Byt i to w jakimś tam przedziale 2-3 lat, nie więcej. Natomiast one pozwalają na to, żeby rozwijać ten projekt, żeby szukać nowych możliwości, nawet sponsorowania, prawda? No i rzecz następna, one uwiarygadniają ten projekt w mieście, czyli też pozwalają na to, żeby przekonać miasto do zainwestowania w obiekt, co również... A to z kolei łatwiej wtedy się przekonuje sponsorów. Dokładnie. I tak to może iść. A miał pan takie niemiłe sytuacje z zarządem, z panią prezes Widor, jak rozumiem, też Anną Wyganowską-Krzynówek. Czy uważa pani, że Grégoire Nieto powinien, będąc już właścicielem, podjąć jakieś takie decyzje strategiczne związane z obsadą funkcji w zarządzie? Czy inaczej mówiąc, nowy zarząd? Powinna pani prezes odejść? To znaczy, ja powiem tak, ja nie miałem niemiłych sytuacji z zarządem. W tym sensie, że... Kto jest odpowiedzialny za to, że pan odszedł, musiał się zachować honorowo? Niewoźny. Tak, z tym, że to jest jak gdyby element pewnej ciągłości władzy, natomiast pewne zapewnienia, tak dalej, decyzje były podejmowane jeszcze wcześniej, zanim przyszła pani Wyganowska, prezes, prawda? Natomiast powiem tak, ja uważam, że nowy właściciel powinien dobrać sobie kompletnie nowy zespół ludzi do pracy, z nową wizją, ludzi, do których będzie miał zaufanie, ludzi, którzy mają również przygotowanie do tego, bo od tego zależy powodzenie tego projektu. Sugeruje pan, że poprzedni ludzie w zarządzie nie do końca byli przygotowani do tej pracy, którą robili? Nie chcę się na ten temat wypowiadać, ja tylko powiem tak, że uważam, że jeżeli chce zrobić projekt naprawdę ambitny, projekt, który ma się rozwijać, to powinien dobrać do tego odpowiednich, kompetentnych ludzi, do których będzie miał duże zaufanie, którzy przygotują mu taki projekt wieloletni i będą w stanie bardzo konsekwentnie ten projekt realizować. Jasne chmury nad Polonią, czy cały czas, czy czarne chmury? Jasne chmury. Mam nadzieję, że te chmury już są rozwiewane i że tak patrząc na dzisiejszą pogodę, że tak już będzie przez cały czas. To ja teraz zapytam o tę nową pracę, bo przyszedł pan jakby piętro niżej i też się broni przed spadkiem w trzeciej lidze Pogoń Grodzisk-Mazowiecki. Zaczęliście bardzo dobrze, bo wygraliście z jedną z silniejszych drużyn w waszej grupie, z Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 3-1. Cel jest utrzymanie. Na razie 4 punkty nad strefą spadkową. Widzi pan możliwość? Najpierw sprostuję. Wygraliśmy 3-2. Oj, przepraszam. Znaczy, ja przynajmniej taki wynik, że tak powiem, znam. Dobrze, okay. Z boiska. Natomiast tak, cel to jest utrzymanie. Wiadomo, że Grodzisk jest mniejszym ośrodkiem, że to jest to mniejszy projekt, aczkolwiek jest to ośrodek, w którym władze miejskie bardzo dużą wagę przywiązują do sportu. Jest to ośrodek, w którym jest bardzo przyzwoita baza i ta baza ma być w najbliższym czasie również jeszcze modernizowana, ma być podwyższony standard. No i bardzo tam jest duże takie pragnienie tego, żeby była stabilna drużyna na poziomie trzeciej ligi. Plan jest jednoznaczny, sportowy, żeby utrzymać zespół w trzeciej lidze. Powiem wprost, że nie będzie to proste, bo też nasze takie plany transferowe, zimowe nie do końca się powiodły i praktycznie można powiedzieć, że niemal będziemy grali tym zespołem, który kończył rundę jesienną. Natomiast ja zawsze wierzę w pracę. Dosyć mocno współpracował. Wierzę w taką konsekwencję, w tworzenie takiej dobrej atmosfery i wydaje mi się, że to są takie elementy, które mogą dodać tych ileś tam procent do wartości zespołu i wierzę w to, że to nam wystarczy, żeby co prawda po, uważam, bardzo trudnej tej rundzie wiosennej, ale jednak zrealizować ten cel. Wszedł pan do klubu
I odetchnął może pan trochę po tych dwóch latach takiej ciągłej walki, ciągłej prowizorki, życia z dnia na dzień, kiedy tak naprawdę nie było wiadomo, pewnie z treningu na trening, czy wszyscy zawodnicy, który zawodnik przyjdzie, który nie przyjdzie, który właśnie odszedł z klubu, to rozumiem, że tam i finansowo, i jakby organizacyjnie to jest poukładane. Tak trochę pan odetchnął? W jakim sensie tak, bo nie myślę dzisiaj o tym właśnie, czy zawodnik rozwiąże kontrakt, czy nie. Nie myślę o tym, czy jutro, czy dnia następnego będę mógł wejść na boisko, bo na przykład są zaległości finansowe, a takich sygnałów w Polonii miałem bardzo dużo. A więc bardziej się może człowiek koncentrować na tej stronie sportowej. A nie ukrywam, że chyba każdego z nas trenerów bardziej interesuje ta praca typowo szkoleniowa niż przez cały czas myślenie o tym, czy w ogóle będę w stanie przeprowadzić trening, czy będę miał zespół, kogo będę miał na najbliższy mecz, prawda? Także na pewno ten komfort pracy na dzień dzisiejszy jest większy. Większy komfort i na tym skończymy. Pozytywna ta rozmowa, mam nadzieję, że tak będzie z Polonią. Pogonią Grodzisław Mazowiecki, także oczywiście Krzysztof Chrobak, były trener Polonii, obecnie trener Pogoni Grodzisław Mazowiecki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia, mówi Łukasz Starowiejski.